tradycyjnie, bo to już jest taka tradycja od 9 lat, od kiedy mam zaszczyt przewodniczyć olimpiadzie na komitetowi organizującemu olimpiady na poziomie drugim, czyli na poziomie okręgowym. Zawsze starałem się, żebyście Państwo mieli możliwość wysłuchania jakiegoś wysłuchania profesora, który zilustruje dany problem, ten, którym się zajmował, albo ten, który aktualnie był interesujący. Proszę Państwa, tradycyjnie też jest kącik z materiałami edukacyjnymi Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Tutaj pan dyrektor Marcin Krzysztofik podszedł do tego zagadnienia bardzo w sposób otwarty i tam, jeśli Państwo będziecie sobie życzyli, to możecie Państwo te materiały edukacyjne wziąć. Tam są jeszcze, ja wystawię później, tam są jeszcze kalendarze. Teraz, żeby nie przedłużać, chciałem zapowiedzieć wykład pana profesora Jana Pomorskiego. Państwo znacie pana profesora, a ja cenię i szanuję, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Jest mi ogromnie miło, że mogę dzisiaj przed Państwem wystąpić i powiedzieć kilka refleksji na temat wyzwań etycznych, przed jakimi staje nauczyciel historii, bo o taki temat mnie poproszono. W drugiej części będę opowiadał również o 20. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich i o tym, co przygotowujemy na ten zjazd i dla środowiska nauczycieli historii, bo tak się składa, że równocześnie jestem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 20. Powszechnego Zjazdu Historyków Polski, który będzie w Lublinie w roku 2019 od 18 do 21 września. Po raz drugi w historii będziemy gościć środowisko historyczne z całej Polski. Proszę Państwa, do tych moich rozważań o wyzwaniach etycznych, przed jakimi stoję nauczyciel historii, punktem wyjścia czynię taką krótką myśl sformułowaną przez profesora Krzysztofa Pomiana w bardzo znakomitym eseju Historia dziś. I powiada Pomian tak. Bycie historykiem nie jest czymś przyznanym raz na zawsze wraz z dyplomem ukończenia odpowiednich studiów. Bycie historykiem musi zyskać za każdym razem potwierdzenie zajmowaną postawą poznawczą i moralną. I ta myśl jest dla mnie niezwykle istotna. Żebyśmy mieli świadomość tego, że wykonując zawód nauczyciela historii, obojętnie na jakim poziomie uczymy, zawsze pamiętali o tym, że to nie dyplom ukończenia studiów jest ostatecznym potwierdzeniem kwalifikacji, ale zajmowana postawa poznawcza, krytyczna i postawa moralna. Można sobie postawić pytanie, czego uczy historyk. I można odpowiadać klasycznie, wymieniając, prawda, to, co staje się podstawą tej erudycyjnej strony naszego zawodu. Ale chcę przytoczyć dwie inne myśli, które wydają mi się niezwykle istotne, a trochę inaczej podchodzą do tego tematu. Pierwszy cytat jest cytatem z jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich humanistów. Jest to literaturoznawca, profesor Michał Markowski, który mówi o zadaniach humanistów i tak je formułuje. Zadaniem humanistów jest przede wszystkim nauka rozumienia innych światów. Czy będzie to świat greckich wojowników, angielskich poetów metafizycznych, polskich romantyków, czy skandynawskich modernistów? Ta myśl jest niezwykle istotna. Bo tak naprawdę historyk jest tłumaczem, przewodnikiem innych światów. Tych światów, których nie ma.
I my uczymy rozumienia innych światów. To jest niezwykle istotne, aby w ten sposób podchodzić do tego zawodu. Nie daty, nie wydarzenia są najważniejsze. Dzisiaj uczeń błyskawicznie na smartfonie sprawdza, czy przypadkiemśmy jakieś daty nie pomylili. Sięga do bazy danych, która nie jest w stanie równać się z tym, co my jesteśmy w stanie zapamiętać. Dawniej, w epoce przedcyfrowej, to chodził historyk z twardym dyskiem w głowie. Jeśli dzisiaj próbuje rywalizować z pojemnością twardego dysku, to przegrywa i jest to bez sensu. Drugi cytat jest taki. To jest cytat z Derrida. Jeśli rozumiem tekst lub kogoś innego, to rozumiem to, co wykracza poza mój horyzont. Albo przynajmniej zaczynam pojmować, że mój horyzont jest za ciasny, że musi ustąpić temu, co w nim wprzódy się nie mieściło. Zrozumienie kogoś innego nie polega na dostosowaniu go do nas, lecz na stawaniu się kimś innym. Ja nie mogę uczyć o Grekach starożytnych, tak jakby ci Grecy byli moimi kolegami, z którymi chodzę na piwo. Bo to jest trochę inny świat. Ja muszę sam się zmienić, żeby zrozumieć ten świat. I jak nauczam, to muszę pokazać, na czym tamten świat polegał, a nie ten inny. I wreszcie trzecia cecha, która jest dla mnie niezwykle istotna, to jest to, kiedy my stajemy się mistrzami dla naszych uczniów. I tu się chcę sięgnąć do księdza profesora Tischnera, który powiadał, że mistrzem jest ten, kto nie ma gotowych odpowiedzi, ale stawia pytania. Tischner powiadał tak. Być mistrzem to nie znaczy mnożyć odpowiedzi, lecz umieć stawiać pytania, pytania podstawowe, kluczowe. Prawdziwym pouczeniem jest pytanie, a nie gotowa odpowiedź. Powiadał dalej tak. Mistrz kwestionuje. Kwestionować znaczy przeczyć obiecująco. Mistrz przeczy. Wytrąca z samotności, z jednostronnego spojrzenia na świat, z przyzwyczajeń, ze świętego spokoju. Jeśli historii uczymy, że jest ona gotową prawdą objawioną, a nie jest pełna wątpliwości, różnych interpretacji, to nie uczymy myślenia historycznego. Ćwiczymy pamięć. Mistrz i nauczyciel historii stawia pytania. Stawia pytania. To jest niezwykle istotne. Tony Judd w takiej pięknej książce, którą Państwu polecam, napisanej wspólnie z Timothy Snyderem, Rozważania o wieku XX, prowadzi dyskusję na temat społecznej odpowiedzialności, na temat etycznego wymiaru historii, odpowiedzialności historyka za to, co przekazuje. I jest tam taka myśl Tony Judda, którą chcę przytoczyć w tym momencie. Po pierwsze, nie wolno wymyślać lub wykorzystywać przeszłości dla teraźniejszych celów. To mniej oczywiste, niż mogłoby się wydawać. Wielu dzisiejszych historyków w gruncie rzeczy traktuje historię jako udział w polemikach politycznych. Chodzi o ujawnienie czegoś na temat przeszłości, co ukrywały konwencjonalne ujęcia. Skorygowanie jakiegoś błędnego odczytania przeszłości, na ogół po to, żeby stronniczo zaangażować się w teraźniejsze spory. Przygnębia mnie, powiada Tony Judd, kiedy jest to robione prostacko i bezwstydnie. To oczywista zdrada powołania historyka, która polega na próbach zrozumienia przeszłości.
Koresponduje z tym głos wybitnego polskiego historyka średniego pokolenia, profesora Marcina Zaremby, który pisze tak. Z okładek prawicowych czasopism płynie do nas przesłanie: byliśmy wspaniali, pod Wiedniem ocaliliśmy świat, obaliliśmy komunizm. Niesie ono siłę, poczucie wielkości, tak potrzebny optymizm. Niepostrzeżenie jednak, duma przekształca się w megalomanię narodową, atrybut wielu nacjonalizmów. Na tych okładkach Polacy bronią się w okopach Świętej Trójcy przed hordami Turków, Moskali, Teutonów. Polityka historyczna kształtuje ksenofobiczną, etniczną, a nie obywatelską wspólnotę narodową. Nie tylko zamkniętą na świat, ale wobec niego wrogą. I kolejna myśl Stonego Judda, która jakby rozwija tę ideę. Powiada ten Jud tak. Ostatecznie w przypadku narodu liczy się nie tyle prawda lub fałsz jego twierdzeń o przeszłości, ile zbiorowe pragnienie i decyzje, by żyć zgodnie z nimi, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Nie sądzę, że powinniśmy akceptować te konsekwencje, powiada Jud. Lepiej sprzeciwiać się narodowym mitom, nawet za cenę utraty złudzeń i wiary. Rozumiejąc, iż narodowe historie i mity są koniecznym i nieuchronnym skutkiem ubocznym pojawiania się narodów. Musimy być uważni, kiedy odróżniamy to, co oczywiste, narody istnieją, od tego, co skonstruowane przekonań, które narody żywią na temat swój i swojej przeszłości. To wymaga odróżnienia. Zaremba dopowiada tymi słowy tą ideę. Na początku jest mit. Odpowiednio wykuty staje się podstawą kultu. Bez tych dwóch składowych nie byłoby spektaklu władzy. Mit narzuca specyficzny język, a z nim przymus akceptacji tych, a nie innych wartości. Nie dopuszcza dyskusji, obliguje do posłuszeństwa. Tak stało się z narracją o żołnierzach wyklętych. Prawda historyczna o nich była na tyle skomplikowana, że nie przebijała się do masowej wyobraźni. Zmitologizowana i uproszczona przerodziła się w banał i kicz. W ten sposób żołnierze wyklęci zostali wykorzystani w obróbce społecznej świadomości. Stali się patronami biegów przełajowych i turniejów piłkarskich. Gdy myślimy o takiej odpowiedzialności historyka za to, czego naucza, to znów chcę przywołać praktycznie już na koniec myśl Stonego Judda z tych rozważań o wieku XX. Piszą tak. Lepiej poinformowanych obywateli trudniej będzie oszukać, manipulując przeszłością, żeby uprawomocnić dzisiejsze błędy. Społeczeństwo otwarte musi znać swoją przeszłość. Wszystkie społeczeństwa zamknięte w XX wieku, lewicowe i prawicowe, manipulowały historią. To najstarsza forma sprawowania kontroli nad wiedzą. Jeśli masz władzę nad interpretacjami tego, co się kiedyś wydarzyło, lub po prostu możesz o tym skutecznie kłamać, teraźniejszość i przyszłość są do twojej dyspozycji. A zatem demokratyczny rozsądek nakazuje upewnić się, że obywatele należycie znają historię. Dlatego nasz zawód jest tak ważny. Bo my jesteśmy tymi, którzy są strażnikami tej wiedzy historycznej. I to jest moje przesłanie do Państwa, że wtedy, gdy chcecie być mistrzami, których zapamiętamy, tak jak ja pamiętam swoich wybitnych nauczycieli historii,
Pewnie dlatego zostałem historykiem. To właśnie pamiętam ich jako tych, którzy byli strażnikami wiedzy historycznej i wrażliwości na światy inne od naszych, które chcieliśmy poznawać. Bo to, co najpiękniejsze w tym naszym zawodzie, to właśnie te trzy rzeczy. Że z jednej strony uczymy empatii dla ludzi żyjących kiedyś w przeszłości, pokazujemy, jak oni próbowali realizować swoje ideały. Po drugie, że poszerzamy naszą wyobraźnię o rzeczy, które nigdy ich byśmy nie doświadczyli, gdyby nie to, że pokazujemy naszych bohaterów z przeszłości. I po trzecie, że uczymy tego, iż trzeba myśleć krytycznie, także o własnej historii. To tyle, co chciałbym w tym krótkim, obiecałem, że będę mówił kwadrans, wykładzie Państwu przekazać jako coś, co mam nadzieję pozwoli nam czasem z dystansem pomyśleć o każdej bieżącej lekcji i każdym kolejnym temacie, po to, byśmy rozumieli, czemu służymy tak naprawdę. Po co nauczamy historii. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, proszę bardzo, oczywiście. Proszę Państwa, upewniłem się i Pan Profesor jest jak najbardziej na tak i zachęcam Państwa do zadawania pytań. Oczywiście nie do mnie, tylko do Pana Profesora. Jest szansa, żeby porozmawiać. Nie, możemy w kuluarach, to nie musi być taka forma, jak Państwo, ja jestem do dyspozycji, jeśli będzie ochota na bezpośrednią rozmowę, jestem zawsze z wielką radością otwarty na wszelkie sugestie i propozycje kontynuowania tej rozmowy. Bo dzisiaj pamiętajmy, że mamy jeszcze zjazd. Tak, tak Pan Profesor Stern, tak. Proszę Państwa, moje poglądy dydaktyczno-historyczne są niemalże zbieżne z tezami, które przedstawił przed chwilą Pan Profesor Pomorski. Myślę, że ta grupa osób, która siedzi naprzeciwko mnie i posyła mi teraz uśmiechy i znaczące gesty, o tym dobrze wie. W związku z tym no, nie będę polemizował z tym, co Pan Profesor powiedział, no, ponieważ zgadzam się ze zdecydowaną większością tych tez. Proszę Państwa, myślę jednak, że jeśli spotykamy się tu w gronie elity nauczycielskiej, bo przecież Państwo do takiego miana aspirują, jesteście Państwo ludźmi, którzy osiągają ogromne sukcesy w olimpiadach, jesteście Państwo osobami, które chcą uzupełniać swoje kwalifikacje, często na kanwie innych dyscyplin naukowych. Więc myślę, że w tym gronie warto byłoby powiedzieć również, czy wspomnieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką, że my musimy sobie wyraźnie uzmysłowić, że nasza praca dydaktyczna, nasza praca nauczycielska, poza innymi oczywiście uwarunkowaniami, odbywa się na pograniczu dwóch różnych sposobów reflektowania historii, czy myślenia o historii, dwóch różnych sposobów myślenia o historii. To jest dyskurs
historyczny, czy jak niektórzy nazywają go, historiograficznym i dyskurs pamięci. Ja Państwu o tym mówiłem szerzej, więc tylko tak sygnalnie powiem, że dyskurs historii odbywa się no, głównie w kręgu, głównie, nie tylko w gruncie, w gronie badaczy i on dotyczy badań historycznych oraz ich interpretowania, naukowego interpretowania przy zastosowaniu coraz nowszych, coraz lepszych teorii. Natomiast dyskurs pamięci, on dotyczy zupełnie innej rzeczy. On dotyczy tych rzeczy, które my wybieramy z historii, aby no, budować naszą tożsamość, naszą wspólnotowość, żeby przekazywać wartości, które z tego dyskursu pamięci wynikają następnym pokoleniom. A więc dyskurs pamięci to, inaczej mówiąc, historia żywa, jak chciała Nina Asorodobraj. Pamięć to historia w teraźniejszości, jak mówi dzisiaj profesor Robert Traba. Proces edukacyjny odbywa się na pograniczu tych dwóch historii, dwóch różnych sposobów reflektowania historii. Dzisiaj ten dyskurs pamięci staje się coraz ważniejszy, bo jak Państwo zauważyliście, zwłaszcza ci, którzy pracują troszeczkę dłużej, do 1999 roku, czyli do tej reformy pani Hall, taką podstawową dominantą w edukacji historycznej była wiedza. Po tym roku 1999 taką rolę przejęły umiejętności. Po dzisiejszych reformach pani Anny Zaleskiej taką dominantą stały się wartości zachowania, czyli pamięć będzie tutaj takim tworzywem, które będzie umożliwiało no, spełnienie tych założeń nowej podstawy programowej. W związku z tym o pamięci musimy jeszcze porozmawiać. Nie chciałbym wykraczać poza ten głos w dyskusji. Profesor Pomorski zaraz powie o założeniach zjazdu. Ja tylko sygnalnie powiem, że organizatorzy zjazdu w takiej bardzo nowatorskiej formule uwzględnili potrzebę środowisk nauczycieli i dydaktyków historii zorganizowania takiej specjalnej sekcji dydaktycznej, na której przewodnim tematem będzie pamięć. I tyle wypada mi powiedzieć w głosie w dyskusji. Przygotowałem tutaj szereg takich informacji, które Państwu przekażę po spotkaniu, żebyście wiedzieli Państwo, co będzie przedmiotem tej sekcji. Państwa serdecznie zapraszamy. Nie wyobrażamy sobie, żeby dyskusja w tej sesji zjazdowej odbywała się bez Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, to ja pozwolę sobie teraz oddać głos ponownie panu profesorowi Pomorskiemu, który przedstawi bardziej szczegółowo założenia 20. zjazdu. Dziękuję raz jeszcze. Znakomicie profesor Stępnik wprowadził w tą problematykę zjazdową i myślenie o zjeździe jako o spotkaniu, gdzie wszyscy jesteśmy na równych prawach.
to dla mnie jest niezwykle istotne, abyście Państwo na tym zjeździe nie wystąpili w roli biernej, słuchaczy, ale żebyście mogli nie tylko w czasie tej sesji dydaktycznej, dedykowanej tym wyzwaniom, przed jakimi stoi nauczyciel dzisiaj, ale żeby Państwa głos, a również aktywne włączenie się w tworzenie tej rzeczywistości zjazdowej był od początku zaprogramowane z Waszym udziałem i przez Was zaprogramowane. 20. Powszechny Zjazd Historyków Polskich odbywa się z takim tematem wiodącym. Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań. Proszę mi wierzyć, że temat wielka zmiana został sformułowany na pół roku przed dobrą zmianą i na półtora roku przed jeszcze lepszą zmianą, którą mamy ostatnio, bo teraz mówimy o lepszej zmianie. I w związku z tym ja muszę to podkreślać, bo ciągle mówią, że wpisuje się koniunkturalnie, prawda, w dobrą zmianę. Ta wielka zmiana to jest coś o wiele bardziej znaczącego dla nas poznawczo. Może przeczytam odezwę zjazdową, bo ona podsumowuje nasz sposób myślenia jako organizatorów o tej problematyce. Odezwa zjazdowa. Jubileuszowy 20. Powszechny Zjazd Historyków Polskich zwołujemy do Lublina w 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, która dla narodów naszej części Europy oznaczała długą historyczną drogę, wiodącą, jak mówił Jan Paweł II, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. I w 30-lecie wielkiej transformacji 1989 roku, zwanej w historiografii Jesienią Narodów, która dla końca XX stulecia była nie mniej znacząca niż Wiosna Ludów dla wieku XIX. Jak badać te i inne wielkie zmiany w historii? Jak uchwycić ich doniosłość dziejową? Jak poznawczo poszukiwać prawdy o procesach transformacji i o strukturach, a równocześnie pamiętać o słowach Zbigniewa Herberta, iż, cytuję, historia jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany, odzyskał honor i swoją godność, nie da się poniżyć. Te pytania będą wyznaczały oś problemową sympozjów i klimat intelektualny debat i dyskusji na 20. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich. Spotkamy się w Lublinie w dniach od 18 do 21 września 2019 roku, w równo 50 lat po 10. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, który także miał miejsce w Lublinie, co daje asumpt do namysłu nad zmianami, jakie w tym czasie zaszły w samej polskiej historiografii, i nad wyzwaniami, przed jakimi stoimy obecnie. Rzetelny bilans dokonań i porażek minionego półwiecza akademickiej historiografii w Polsce i jej aktualnego miejsca w nauce europejskiej i światowej jest ciągle przed nami i pora wreszcie z tym zadaniem się uporać. Heraklit nauczał, że nie ma nic stałego za wyjątkiem zmiany, co słudzy Klio przyjmowali z pełnym zrozumieniem, ale szybkość, z jaką te zmiany w otoczeniu nauki historycznej zachodzą współcześnie, za życia jednego pokolenia historyków, oznacza prawdziwą rewolucję. Mamy tu na myśli zarówno wielkie zmiany w zakresie udostępniania źródeł poprzez ich masową digitalizację i publikowanie w internecie, poprzez wielką zmianę w zakresie obecności historii
w bardzo różnych formach, od blogów i forów internetowych po specjalistyczne portale i e-czasopisma, w rzeczywistości wirtualnej, co nazywamy e-historią. Po radykalną zmianę w zakresie potrzeb i oczekiwań naszych studentów wobec akademickiej, ale także tej nauczanej w szkole historii. To be e or not to be? That is the question. Oto realne pytanie i wybór, przed jakimi staje dziś każdy historyk. Jest dla nas dlatego oczywiste, że nie może tej problematyki zabraknąć na 20. zjeździe. Niektórzy twierdzą, że nasza historiografia przeżywa kryzys. I to w czasach, gdy równocześnie Polacy żyją historią. Przenika ona naszą codzienność, jest stale obecna w życiu publicznym, a państwo stawia na politykę historyczną jako fundament wychowania patriotycznego. Nawet jeśli ktoś nie podziela tego przekonania, to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują, jest zarówno obowiązkiem, jak i nakazem chwili dla całego środowiska historycznego. Tym bardziej, gdy rodzima polityka historyczna jest konfrontowana z politykami historycznymi naszych sąsiadów i szerzej, z europejską polityką historyczną, bowiem poszukiwanie źródeł tożsamości europejskiej nabiera dziś ogromnego znaczenia w kontekście zderzenia cywilizacji, jakiego jesteśmy świadkami. Jubileuszowy 20. Powszechny Zjazd Historyków Polskich to wielkie święto historii. Spotkanie z nauką historyczną, ale także z rozmaitymi formami obecności historii w sferze publicznej. Od filmu historycznego i książki historycznej po historyczne gry komputerowe i rekonstrukcje historyczne. Zapraszamy do Lublina wszystkich, dla których historia jest ważna, których historia interesuje, pasjonuje i bawi. Liczymy na szeroki udział nauczycieli historii, doktorantów, studentów i uczniów z całej Polski. Koniec odezwy. Z taką odezwą zwróciliśmy się do środowiska historycznego i ta odezwa, to przesłanie stało się podstawą budowania programu zjazdu. Zmieniamy nieco formę, bo do tej pory te zjazdy ostatnie przynajmniej były strasznie nudne. Strasznie nudne. Przeładowane programowo. Jak Państwo byliście na tych zjazdach, to każdy tam miał, cieszył się, że został zakwalifikowany, miał referat, wygłaszał. Miał kłopot, żeby zmieścić się w czasie. I nie było czasu na dyskusję. Czyli na to, co najważniejsze na tego typu spotkania. My zmieniliśmy tą formułę. Ta formuła polega na tym, że w każdej sekcji, w każdym okresie tematycznym zamówiliśmy tylko dwa referaty. One będą znane wcześniej, zawieszone w internecie na stronach zjazdowych. Natomiast prelegent będzie miał 15-minutową prezentację zasadniczych tez, po czym najważniejsza jest dyskusja. I już ta forma okazuje się rewolucyjna. No bo wtedy, kiedy mam szansę dyskutować, a znam tekst, bo on wisi, mogę się do tego przygotować i mogę faktycznie mieć coś do powiedzenia na interesujący mnie temat. Po drugie, przyjęliśmy równocześnie formułę taką, że robimy kilka wiodących paneli, na których chcielibyśmy, żeby uczestniczyli wszyscy. Te panele są w doborowej obsadzie. Zaczyna się zjazd panelem poświęconym dziedzictwie Unii. Dziedzictwo Unii Lubelskiej. Ale wymyśliliśmy sobie, że dyskusje prowadzą nie polscy historycy. Timothy Snyder, Norman Davies, inni z Ukrainy, z Białorusi, będą patrzyli na dziedzictwo Unii i będą dyskutowali o tym dziedzictwie, a my ewentualnie będziemy mogli zabierać głos w dyskusji. Zjazd jest pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej
I już wiemy, że obradom będzie się przysłuchiwał nie tylko, prezydent Polski, ale także zaprosi prezydentów krajów, które, narodów, które tworzyły Unię, żeby oni również tej debacie się przysłuchiwali, co podnosi jakby rangę tej debaty, ale też odpowiedzialność tych, którzy będą ją prowadzić. Po raz pierwszy na zjeździe chcielibyśmy dyskutować o historii uprawianej z perspektywy kobiet i pokazującą rolę kobiet w dziejach. I to będzie osobny panel, który będzie tego pierwszego dnia. I na tym panelu będziemy próbowali właśnie pokazać, że nie tylko faceci budowali dzieje ojczyste. Ale chcemy to pokazać nie w kategoriach women history, gdzie jedna różnica jest taka, że pisze się nie his story, ale her story, prawda? Tylko i wyłącznie zmienia się jedną literę i zmienia się jakby całą optykę widzenia. Nie? Będziemy próbowali pokazać dzieje Polski w bardzo ciekawy sposób i będą to robić znakomite historyczki, które spróbują opowiedzieć trochę inaczej. I ten męski punkt widzenia na historię troszeczkę sfalsyfikować, zdekonstruować. Będziemy mieć ten wielki panel, który będzie dotyczył tego, jakiej historii Polacy dzisiaj potrzebują. Bo będziemy próbowali na ten temat podyskutować, zamykając zjazd historyków. Bardzo wiele będzie działo się w ramach otoczenia, bo dzisiaj historia jest obecna nie tylko w akademii, jak mówimy, prawda, na uniwersytetach, ale przede wszystkim w życiu publicznym. I my nie możemy od tego się odwracać. Jeśli wiemy, że ponad 250 tysięcy ludzi angażuje się w ruchy rekonstrukcyjne w Polsce, to nie można tego nie zauważać. Jeśli wiemy, że w gry historyczne kilkaset tysięcy ludzi, młodych, gra, to my musimy dać szansę, aby również oni zaistnieli na tym zjeździe. I to my nazywamy sobie obecnością historii w życiu publicznym, w sferze publicznej. Jest to odpowiednik polski public history, która przeżywa ogromny renesans w Stanach, w Europie Zachodniej. W związku z tym pomyśleliśmy sobie w ten sposób, że oto w czasie zjazdu, o czym za moment będzie profesor Stempling mówił, będą także dni historyka, gdzie będzie mogła uczestniczyć młodzież licealna i państwo w tym wszystkim, co dzieje się równolegle w tym obszarze. Będzie festiwal filmu historycznego, który pan profesor Witek przygotuje nam i to będzie na pewno uczta dla wszystkich, którzy interesuje film i dokumentalny, i fabularny, historyczny. To będzie przez 3 dni robione. Będzie Wielka Noc Muzeów, gdzie największe muzea historyczne przygotują specjalne projekcje multimedialne po to, żeby można zobaczyć również tu w Lublinie, jak wygląda Muzeum II Wojny Światowej, jak wygląda Muzeum Solidarności. No, Muzeum Powstania to wszyscy już praktycznie pewnie obejrzeli, ale no też będzie miało swoją. I również Muzeum Historii Polski, które dopiero powstaje, będzie miało pokazy multimedialne robione w przestrzeni miejskiej. Będą ruchy rekonstrukcyjne, 10 najlepszych grup rekonstrukcyjnych. Z jednej strony będą prezentowały się na arenie Lublin, tam rozbije się miasteczko namiotowe ruchów rekonstrukcyjnych. Z drugiej strony w skansenie lubelskim będziemy mieli pokaz tych, którzy potrzebują innej przestrzeni, prawda? Jak państwo wiecie, u profesora Roberta Litwińskiego była obrona pracy magisterskiej w postaci rekonstrukcji historycznej. To jest ewenement na skalę polską. Wszystkie telewizje to pokazywały i tutaj profesor ma ogromne zasługi w tym zakresie, bo przetarł szlak. I teraz chcielibyśmy, aby te ruchy rekonstrukcyjne w skansenie również mogły swoje inscenizacje pokazać. Tam, jak wiemy, kręcili Wołyń, ale obiecujemy, że tam żadnej rzezi nie będzie. Będą to jakby poważne rekonstrukcje, ale równocześnie takie, które jesteśmy w stanie zapanować. Będą po raz pierwszy robione mistrzostwa Polski w grach historycznych,
komputerowych. Mamy obietnicę ogłoszenia również konkursu przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na najlepszy scenariusz na gry historyczne. Od planszowych po bardzo, bardzo już złożone, odbywające się z wykorzystaniem virtual reality i to jest już też rzecz, którą robią nasi doktoranci. Więc pomysł na ten zjazd jest pomysłem takim, żeby on nie był nudny, żeby była dyskusja o rzeczach istotnych, naprawdę istotnych i była prawdziwa dyskusja, a nie wygłaszanie referatów. I tylko i wyłącznie myślenie w kategoriach, żebym zdążył wygłosić, prawda, bo napisałem 32 strony, a mam 20 minut. Co jest rzeczywistością ostatnich naszych wielkich spotkań. Bardzo mi zależy na tym, abyście Państwo tą ideę zjazdową, to przesłanie zjazdowe przenieśli do swoich środowisk. I bardzo liczę na Waszą obecność. Nie tylko z Waszymi uczniami, ale też wcześniej. Tu profesor Stępnik powie o przygotowaniach do zjazdu, o tym, że bardzo mu zależy na tym, aby wypracować formułę tej wielkiej dyskusji na temat właśnie tego bycia pomiędzy, zderzenia pomiędzy historią a pamięcią jako wyzwania, przed którymi staje każdy nauczyciel. Bo za każdym razem, kiedy mówimy o historii najnowszej, to jesteśmy konfrontowani z tą pamięcią. Jak z tego wybrnąć? Jak sobie dać radę w takiej sytuacji poznawczej? Tyle, co ja chciałbym przekazać. Jeśli będą pytania, to jestem oczywiście do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zostałem poproszony, żebym mówił do mikrofonu, chyba z jakichś względów technicznych. Tego, co pan profesor, czy pan profesor Stępnik teraz chciałby zabrać głos, czy to ja mam powiedzieć? No, pan dyrektor jest osobą najbardziej decyzyjną, posiadającą środki finansowe, autorytet. Myślę, że to będzie bardziej prestiżowy, jeśli pan dyrektor. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan doskonale wie, że nasze środki zależą od pana dziekana, a on siedzi tam. Ale to, proszę państwa, no, wszyscy doskonale wiemy, jak jest ze środkami. Na razie o środkach finansowych może nie mówmy, bo trudno mówić o czymś, czego jeszcze fizycznie nie ma. Ciągle modlimy się o tym. Tak. Zaklinamy rzeczywistość, żeby w końcu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo to oni są tutaj decydentem, zechciało rozpatrzeć konkurs, którym konkurs grantowy na te właśnie pieniądze. I to, co tutaj pan profesor Pomorski powiedział, to państwo możecie sobie uzupełnić tą wiedzę. Ja bym bardzo chciał, żeby tak się stało. Poprzez internet. Mamy stronę internetową, wpisujemy 20 rzymskimi PZHP, Poszczególny Zjazd Historyków Polskich. I w Google nam wyskoczy od razu pierwszy link, to będzie do tej strony. I tam Państwo na bieżąco będziecie mogli śledzić to, co my tutaj robimy. Są już gotowe panele, jest przygotowana mapa, gdzie to się wszystko będzie odbywało. Tutaj też wielka zmiana, bo jak ci z Państwa, którzy byli na zjazdach, to z reguły wiedzą, że zjazdy odbywają się w uniwersytetach. No, a nasz nie odbędzie się w żadnym z uniwersytetów fizycznie, tylko odbędzie się w centrum. Tak, Lublin ma w tym momencie potencjał, tak. Bo jest Lubelskie Centrum Konferencyjne. Mamy równocześnie Lubelskie Centrum Spotkania Kultur z piękną salą operową. Tam będzie otwarcie i zamknięcie zjazdu. Więc mogliśmy się pochwalić przed środowiskiem, że dysponujemy odpowiednią bazą. I to pozwala również myśleć, że ten zjazd będzie równie przełomowy jak 20 KPZM. Tak, może nawet będzie jakiś tajny referat już po zjeździe. Ale proszę Państwa, też jakby... To jest też wielka zmiana, dlatego że
czy ten zjazd szczeciński czy olsztyński, no to jednak ta przestrzeń, którą uczestnicy pokonywali, była jednak spora. Znaczy, jakby na to nie patrzeć, to trzeba było pokonywać jakieś odległości między budynkami. Tutaj wszystko będzie zamknięte w jednym budynku, czyli w centrum kongresowym, które użyczy nam marszałek województwa. I ona polega na tym, że tam są cztery piętra sal konferencyjnych i to wszystko się będzie odbywało na tych czterech piętrach. Każdą z tych przestrzeni można dowolnie zabudować. Można zrobić salę na 50 osób, a można zrobić salę na 350 osób. I to jest właśnie ten handicap i też jest pomysł taki, że te panele będą się odbywały, oczywiście nie wszystkie, ale no, część będzie się odbywała równolegle. Czyli generalnie uczestnik, który przyjdzie i wejdzie do budynku, będzie mógł dowolnie, trochę jak w multiplecie, prawda? Czyli, że będzie mógł sobie dowolnie zmienić i nie będzie musiał jeszcze... Ale bilet będzie jeden. Tak, bilet będzie jeden, tak. Dokładnie, bo w multiplexie to musimy kupić na spektakl. A więc będziemy mogli sobie tutaj dowolnie to wybierać. No i to oczywiście to otwarcie. Ja się zastanawiałem tam z tyłu, czy prezydent Białorusi przyjedzie, ale to może być rzeczywiście takie wydarzenie, że prezydent Białorusi będzie w Polsce. No zobaczymy. To już niech kancelaria prezydenta się o to martwi, a nie my. Proszę Państwa, o czym jeszcze? Znaczy o Dniu Historyka. To jest ta formuła, którą część z Państwa, albo wszyscy Państwo już znacie, bo to jest nasz format. Tutaj właśnie pan dziekan wyszedł, który właśnie to wymyślił lat temu 10 i zainicjował. My to staramy się robić i w tym roku 17 były dwa, bo był w czerwcu i znowu w październiku, ale będzie w październiku. Natomiast w 18 roku chcemy zrobić taką edycję specjalną tego dnia historyka. Pomyślano głównie o młodych ludziach, znaczy o uczniach szkół średnich naszego, może nie tylko, i województw ościennych, żeby po prostu dzieciaki przyjechały i wzięły udział w tym dniu. I to jest jakby dzień, w którym będą się prezentowały grupy rekonstrukcyjne, będzie właśnie festiwal, a więc jakby w ten format, tą nazwę, pod tą nazwą będzie się kryło to wszystko, co wiąże się z popularyzacją nauki. Oczywiście skala przedsięwzięcia będzie zależała od pieniędzy. No, jeśli będą pieniądze, no to będzie, jak rozumiem, wielkie widowisko na arenie lubelskiej. No, to jest stadion na 15,5 tysiąca ludzi. No, to, proszę Państwa, gdyby to się udało, to myślę, że w Polsce nie byłoby większego i nie było jednorazowej imprezy, na której byłoby ponad 15 tysięcy ludzi na rekonstrukcji. No, na Grunwaldzie by. No na Grunwaldzie, przepraszam, no może tak, ale rzeczywiście tak. Może i szczególnie w tym różnicowym Grunwaldzie to. Ale jeśli się oczywiście to wszystko... Ale nie na stadion. Niestety nie, tak. To też taka ciekawa formuła, bo nigdy nie było w zasadzie na... W Polsce. W Polsce. Natomiast tego typu jest bardzo popularne na Wyspach Brytyjskich, zwłaszcza w Szkocji. Tam tego typu rekonstrukcje się odbywają, przychodzą całe rodziny obserwować. Wtedy, kiedy nie ma meczów piłkarskich, no to właśnie bardzo często rekonstrukcje są. Co ciekawe, tam są przyjmowane również zakłady bukmacherskie na pojedynki rycerzy i na łuczników. I to jest zdumiewające, ludzie normalnie grają i obstawiają. Czyli jest to rodzaj zabawy historią, ale też ogromnie przywiązują znaczenie do detali. To znaczy, to nie jest tania chińszczyzna, którą bardzo często możemy obserwować, prawda? Bo obok tego wiadomo, że jak powstały ruchy rekonstrukcyjne, to powstał też przemysł, który te wszystkie mundury produkuje. No i oczywiście główne spory pomiędzy naukowcami, prawda, którzy no, próbują dawać certyfikaty autentyczności na pewne rzeczy, no polega na tym, że łatwo odróżnić chińszczyznę od tego, co jest rzeczywiście dziedzictwem kulturowym. Więc na to będziemy też zwracać uwagę.
Proszę Państwa, taki jest stan na dzień dzisiejszy, taki jest jakby zarys, prawda? Czy nie jesteśmy w stanie Państwu podać szczegółów, szczegółów za rok, programu, ale za rok, już tak, za rok już na pewno wszystko będzie, stąd też od razu tak powiem, prośba, żebyśmy się za rok tutaj spotkali, może nawet trochę większym audytorium. No bo też nam zależy na tym, żebyście Państwo byli ambasadorami tej myśli w swoich miastach i w swoich szkołach, bo no, w takich czasach żyjemy, a też tak zawsze było, że bez reklamy trudno sobie pewne rzeczy, trudno się przebijają do świadomości. Jeśli tego typu fakt, że jest zjazd, że przyjadą historycy z całej Polski, że będzie rzeczywiście można sobie podyskutować i zadać pytanie, dlatego że tam nie będzie limitów czasowych, w tym sensie, że to nie będzie trwało 15 minut, tak jak pan profesor, prezentacja, i pierwsza, druga, a potem pół godziny i do domu, prawda? Nie, no ty... Ja się uczę, jak widzicie, dlatego trzymałem się formatu 15-minutowego, który mi dyrektor wyznaczył. Mówi, no, tylko 15 minut, więcej nie można. Znaczy, to nie jest tak. Okay. Proszę Państwa, ale to nie, bo to jest też taka ta idea, też właśnie na tym polega, żeby nie było tego tych takich długich, czasami przedługich czy za długich referatów i po referacie kolejny referat, tylko żeby właśnie dyskutować o historii, żeby to się stało czymś, z czego my będziemy sławni, bo może tak, albo będziemy znani, może to lepsze słowo, słowa to jednak jest trochę za dużo i nie wiem, czy dorównamy 20 zjazdowi temu z 96 roku, no ale będziemy się starali. Proszę Państwa, może Państwo macie jakieś pytania, to chętnie udzielimy odpowiedzi, doprecyzujemy. Tak, naciskamy guzik. Naciskamy guzik i mówimy na mikrofon. Tak, i usiąść. Dobrze. Ja dziękuję bardzo za to spotkanie, bo też w pewnym sensie czuję się inicjatorem jego, ponieważ prosiłam również o spotkanie z nauczycielami, dlatego że rozpoczęła się już dyskusja między innymi na Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. I ja już pewną wiedzę na ten temat miałam, w związku z tym chciałam również zapoznać nauczycieli lubelskich i całego środowiska naszego województwa. Bardzo mi się podoba idea i założenia w ogóle zjazdu. I myślę, że dobrze, że zostawiamy miejsce na dyskusję, bo właśnie chyba czas ku temu, żeby wysłuchać też zdań innych. Poza tym zazwyczaj jest tak, że to co najważniejsze to ma się tak wokół historii, wokół tych głównych jak gdyby paneli. To co w kuluarach zazwyczaj dyskutuje się i myślę, że dobrze, żeby w takich mniejszych grupach porozmawiać na bardzo ważkie tematy, czego nie zawsze mieliśmy możliwość doświadczyć, rzeczywiście, natomiast nie do końca zgodzę się, że były te poprzednie nudne. Ja jak zostałam doradcą metodycznym w 1997 roku, to dowiedziałam się, że są takie zjazdy i że mogą uczestniczyć historycy, no i zaczęliśmy z gronem historyków, tak zazwyczaj 15 osób uczestniczyć. Najpierw pierwszy był we Wrocławiu z moją grupą, który zaowocował tym, że później spotkaliśmy się z panem profesorem, zaprosiłam profesora Tasbira i był w Lublinie u nas na spotkaniu metodycznym. Później był bardzo ciekawy zjazd w Krakowie i nie mogę powiedzieć, że był nudny. To oczywiście z mojej strony była pewna prowokacja. Nie, oczywiście żartuję. W Olsztynie i Szczecinie. No i bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że tutaj mówię jeszcze będziemy mogli doświadczyć w Lublinie. Natomiast chciałabym jeszcze w dwóch słowach odnieść się do samego wstępu. Myślę, że bardzo dziękuję za ten krótki, aczkolwiek bardzo rzeczowy taki wstęp. Myślę, że on mógłby być również
wstępem do zjazdu, 20 zjazdu historyków, troszeczkę rozwinąć i rzeczywiście myślę, że mamy wszyscy historycy taki dylemat, w jaki sposób uczyć tej historii, zwłaszcza, że reforma rzeczywiście w 1999 roku zakładała większy nacisk na umiejętności, bardzo słusznie, bo po badaniach, które zostały przez ICD, bito na alarm, że 70% Polaków nie rozumie tego, co czyta. I rzeczywiście rzuciliśmy się na umiejętności, na aktywizujące metody. Była to reforma również strukturalna, gdzie wprowadzono gimnazja. I po prostu po tych kilku latach nauczania w nowej szkole, tym bardziej, że weszły jeszcze egzaminy zewnętrzne, które też miały bardzo duży wpływ na sposób nauczania, na dydaktykę, okazało się, że trzeba jednak posiadać sporo tej wiedzy, żeby można było mówić o umiejętnościach i żeby móc sobie poradzić z arkuszami egzaminacyjnymi. W związku z czym znowu był dylemat, czy uczyć do egzaminów, bo niestety sprawiały bardzo dużą trudność. W momencie, kiedy, bo pan profesor powiedział, że kiedy pani profesor Hall prowadziła reformę, pani profesor Hall, pani minister mówiła, że ona właściwie tylko taką drobną rekonstrukcję czyni w 2008 roku, kiedy dzień przed Wigilią 23 podpisała rozporządzenie dotyczące reformy, miało być takim małym właściwie posunięciem tylko zmian, a okazały się bardzo dużym, bo to, że jest wybór przedmiotów na podstawowe i rozszerzone w szkole średniej, ma bardzo duży dla nas oddźwięk i, jak powiedziałam, również znaczenie. I znowu okazało się, że bardzo słusznie, żeby bardziej rozwijać ten dyskurs historyczny, ale niestety myślę, że będę wyrazicielem również i innych historyków, że mamy duże trudności z tym, jak wprowadzono książki problemowe, to też okazało się, że się nie przyjęły, bo po prostu zwyczajnie brakuje wiedzy. Musi być ten szkielet historyczny, który uczniowie powinni posiadać, a tym bardziej, że jeszcze jest to przedmiot HIS, tak zwany, powiedzmy, zaczynają traktować jako nieobowiązkowy i taki uzupełniający. I jest to bardzo trudny przedmiot do realizacji. Po pierwsze, w klasach technikum praktycznie mamy na styk, a nawet musimy gonić z podstawą programową, bo te cztery bloki jednak musimy zrealizować. I trudno mówić o historii Polski przez 30 godzin, gdzie jest ojczysty panteon i ojczyste spory. Jest to bardzo trudna rzecz, żeby na przykład na jednej lekcji zrobić całą epokę, albo 100, 150 lat. Naprawdę to są wyzwania, które stoją przed nauczycielami historii. I teraz jeszcze w epoce wielkich zmian, wielkiej cyfryzacji, rzeczywiście myślę, że jak najbardziej ta dyskusja przyda się. Natomiast podoba mi się również, że będzie możliwość pokazania jak gdyby różnych, można powiedzieć, nawet może źródeł historycznych, prawda, bo skansen, rekonstrukcje, gry historyczne, z muzeów. Tylko jeszcze bym chciała poprosić o uzupełnienie, że bo tak słyszę, że tam muzea warszawskie, ja bym chciała, żebyśmy pokazali tutaj Lublin, to co my mamy możliwość czym się pochwalić i pokazać. Moim jak gdyby marzeniem jest jeszcze, ponieważ będąc na tych zjazdach uczestniczyliśmy zazwyczaj w kilku wycieczkach, żeby pokazać szerzej Lubelszczyznę
i żeby zaplanować też fakultatywne wycieczki jak najbardziej, żeby poznali też Lubelszczyznę i tutaj wrócili. I zapamiętali zjazd, oczywiście. Bardzo dziękuję. Pani się zgadza. Dziękuję bardzo za ten głos. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Pan profesor Stępnik. Ponieważ pan profesor Pomorski powiedział, że ja powiem kilka słów, więc dosłownie kilka. Proszę Państwa, informacje na temat interesującej nas najbardziej sekcji czy zespołu dydaktycznego znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Towarzystwa Historycznego i tam jest zakładka Zjazd, 20 zjazd, powszechny zjazd historyków polskich. Zespół 13 to jest ten, w którym mam nadzieję spotkamy się i będziemy prowadzić dyskusję. Ta dyskusja będzie prowadzona wokół dwóch wystąpień 15-minutowych. Taki referat teoretyczny będzie miał profesor Stanisław Roszak, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizator toruńskich spotkań dydaktycznych, więc osoba powszechnie znana w naszym towarzystwie. A koreferat będzie miała pani profesor Joanna Wojdon, prodziekan do spraw współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani profesor Wojdon jest członkiem kierownictwa Międzynarodowego Towarzystwa Dydaktyków Historii. Jest osobą, która odbyła mnóstwo staży zagranicznych, wizyt jako visiting professor, zna te kwestie dotyczące pamięci w edukacji bardzo dobrze i ona zaprezentuje ten kontekst praktyczny. Przewidzieliśmy w czasie ostatniego naszego spotkania w gronie organizatorów 3 godziny na obrady, na taką dyskusję, prawda, wokół problemów pamięci. Referent i koreferentka zajmą tylko pół godziny, więc 2,5 godziny należy do Państwa. Będziemy, apelujemy do Państwa o to, żebyście takie głosy w dyskusji prezentowali. Te wystąpienia nazywam głosami dyskusji, ale de facto one będą pewnymi zwartymi wypowiedziami, które opublikujemy w pamiętniku sekcji, a może będzie pamiętnik w ogóle zjazdowym, tak jak był w XIX, w XX wieku, publikowany jako taka podstawowa książka dla historyków. Proszę Państwa, ja przygotowałem kilka takich zestawów pisemnych, więc rozdam Państwu. Podałem miejsce, gdzie na bieżąco ta informacja o pracach sekcji dydaktycznej będzie informowana, więc chyba dla oszczędności czasu nie będę rozwijał tych kwestii, prawda? Bo rozdam Państwu materiał drukowany i wiecie Państwo, gdzie szukać tych rzeczy. Pewne rzeczy będą się oczywiście jeszcze zmieniać, stąd też ta strona internetowa jest podstawowym takim źródłem wiedzy o sprawach zjazdowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Proszę Państwa, pan profesor tak naprawdę pokazując schemat tej sekcji
dydaktycznej i pokazał schemat tak naprawdę każdej innej. To, to dokładnie tak będzie wyglądało, prawda? Dwa referaty i do tego dyskusja i później, jak tutaj pan profesor już podpowiada, będzie to opublikowane w formie pisemnej. I pewnie, jeśli będziemy mieli zapis cyfrowy, a będziemy mieli, no to wtedy będzie wszystko można sobie odsłuchać na stronie internetowej. Ponownie oddaję państwu głos, może ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać i